rozpaczeni. Zupełnie nie wiem, od czego zacząć tą historię. Bo jak zaczynać historię od mówienia o tym, że się ma zły humor? Przecież na początku trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. Zrobić dobre wrażenie. Moja babcia tak zawsze mówiła. Nigdy tego nie rozumiałem. Bo jak to tak, na początku zrobić dobre wrażenie, a potem już można w spokoju być niegrzecznym? Nie to, że jestem bardzo niegrzeczny. Bo aż sam zazdroszczę moim rodzicom takiego grzecznego dziecka. Ale wiadomo, zdarzają się wpadki. I jak jestem niezadowolony, to czasem mogę być niesympatyczny. Moja babcia chciałaby, żeby wszyscy myśleli, że ja jestem miły, grzeczny i sympatyczny. No i żebym zawsze robił dobre wrażenie. Tak mówi też tata. Nie mam jednak winy, że aby opowiedzieć moją historię, muszę zacząć od początku. A ten początek był jakoś we wrześniu albo w listopadzie. I ja po prostu ogólnie nie byłem zadowolony. Chciałbym, żeby było inaczej. Bo oczywiście mama też mówiła, że nie może na początku pokazywać się od tej złej strony. I że trzeba trzymać fason. A co ja mogę? Ja normalnie byłem wkurzony na cały świat. I fasonu nie trzymałem zupełnie. Cokolwiek to znaczy. Uważam, że nawet 11-latek ma prawo czasem być niezadowolony. Też on obudmuszony. Przecież jest człowiekiem. A są prawa człowieka i one też obowiązują. Nawet jak człowiek ma 1,5 metra wzrostu. A może nieco więcej. Muszę poprosić tatę, by znowu mnie zmierzył. Nie miałam dobrego humoru. Bo ostatnio wszystko się w moim życiu pozmieniało. Wszystko. Mama mówi, że diametralnie. To znaczy, że bardzo. No więc, wszystko pozmieniało się diametralnie. To wszystko, co zdążyłem polubić, do czego się przyzwyczaiłem, udaliło się najdalej, jak tylko mogło. Pewnie się zastanawiacie, co takiego się stało? Przeprowadziłem się. Oczywiście nie sam, oczywiście z całą rodziną. Ale najbardziej smuciło mnie to, że w ogóle musiałam się wyprowadzić daleko od Warszawy. Do miasteczka, którego nie mogłam nazywać inaczej, jak dziurą. Ta nazwa wzięła się od tego, że to pokazywał nam na mapie miejsce, gdzie będziemy mieszkać, za mocno przycisnął ołówek. I w papierowej mapie zrobiła się dziura. Taka na wylot. Pojedziemy do dziury. Zawołała moja siostra Amelka. No i tak zostało. Nawet mama czasem mówiła, że to dziura. Tata tak nie mówił, bo twierdził, że to nieładnie. Nieładnie? Dlaczego? Dziura jak dziura. Może być brzydka i ładna. My, gdy patrzyliśmy na nią, zupełnie nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Na pewno nie spodziewaliśmy się tego, co się wydarzyło. I jak tak sobie myślę, że gdybym to wszystko wiedział, to może nie miałbym aż takiego złego humoru. No, ale cóż, nie wiedziałam.